Cześć, jestem tutaj z dwoma zergami z Polski, jednocześnie z dwoma zergami z Teamu Acer. Jest to oczywiście Nerhio oraz Paranoid. Więc zaraz spróbujemy zapytać, co sądzą o całym evencie, o grach Artura. Artur, może pierwsze pytanie w takim razie do Ciebie. I chodzi mi oczywiście o Twoje mecze grupowe. Piękny wynik 6-0, pokonałeś bez problemu Haka, pokonałeś Tarsona i Moonglade'a. Jak to skomentujesz? Oczekiwałeś takich wyników? Nie do końca oczekiwałem. Mimo wszystko z Tarsonem byłem bardzo zadowolony, bo długo graliśmy na internecie i znamy swój styl. Zresztą Tarson zawsze sobie dobrze radzi na lanach, więc wiedziałem, że będzie ciężko. Z Moonglade'em byłem raczej pewny siebie, bo zerga zerga to raczej mój najlepszy matchup. No i z Hakiem nie spodziewałem się, że wygram, ale był raczej zmęczony, więc nie było zbyt trudno. No w każdym razie pięknie wyszedłeś z grupy, niewielu graczom się to udało. Nie wiem, czy chyba prócz Ciebie tylko MC jeszcze uzyskał taki wynik. No i kolejna gra to już ćwierćfinał, gdzie zagrałeś z Pumą, zagrałeś ZVT, no i przegrałeś 0-3. Jak możesz to skomentować? Trudno mi to coś powiedzieć. Wydawało mi się, że Puma znał mój styl. Pewnie porozmawiał na przykład z Tarsonem i wiedział, że będę grał Infestory. A oprócz tego grałem na scenie, gdzie nie grałem właśnie na scenie w rozgrywkach grupowych, więc też był większy stres. Paranoid, a ty co możesz powiedzieć o grze? Już chodzi mi tylko o Pumę w tej chwili. Jeżeli chodzi o grę Nercio z Pumą, widoczna była przewaga Koreańczyków, koreańskich timingów, wypracowania całego planu gry przez ich wielogodzinne treningi, dlatego Nerczy nie miał zbyt wielu szans na wygraną. Koreańczyk, sam widziałem, że analizował rozgrywki Nerczio, nie wiem skąd miał jego replaye, ale oglądał je w budce dla zawodników i dlatego perfekcyjnie przygotował się do tego pojedynku i osiągnął to, co sobie zamierzył, czyli wygrał 3-0. No a jakbyś ty był na miejscu Nerchia, to zagrałbyś może coś inaczej? Z pewnością nie zagrałbym lepiej, ponieważ Nercio jest zawodnikiem zdecydowanie lepszym ode mnie. Aczkolwiek mam zupełnie inny styl zerg na Terran, który Koreańczyk spotyka w każdej grze ladderowej, dlatego myślę, że pojedynek pomiędzy nim a mną byłby jeszcze bardziej jednostronny. No tak, Nerchio najlepszy zerg wśród Polaków i najbardziej rozpoznawalny Polak wśród zergów. Powiedz w takim razie, Artur, jak podsumowujesz cały event? Jeśli chodzi o moje gry, to jestem raczej zadowolony, bo na początku moim celem było wyjście z grupy. Oprócz tego fajnie, że jest wiele stoisk, które można zobaczyć, chociaż mówiąc szczerze, przez większość czasu nie mam co robić. Aha, czyli próbowałeś na przykład grać w Diablo 3 albo w Heart of the Swarm? W Diablo 3 nie grałem, bo były strasznie duże kolejki, a w Heart of the Swarm próbowałem, ale no to jest taki StarCraft 2, tylko że dwie nowe misje, nic ciekawego. Paranoid, grałeś w Diablo 3? Niestety nie miałem okazji zagrać w Diablo 3. Przed stoiskiem są wielogodzinne kolejki. Zostaliśmy poinformowani o 8 rano, że musielibyśmy przyjść około godziny 15, żeby zasiąść do gry, jeżeli w ogóle mielibyśmy okazję zagrać. Dlatego nie chcieliśmy nawet spróbować, bo takie oczekiwanie nie przyniosłoby nam wiele dobrego. A wracając do pytania, które zadałem przed chwilą Arturowi, co Tobie się podoba szczególnie tutaj w organizacji? Co widzisz, że powinno zostać zmienione na przyszłość? Znaczy to zależy, bo jeżeli chodzi o organizację Acera, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jedynie do czego można by się przyczepić do braku wentylatora na stanowisku, ponieważ jest tu generalnie dość ciepło. Jeżeli chodzi o całą halę, całe Gamescon, to nie wiem jak można by rozwiązać problem klimatyzacji, bo jest tu naprawdę ciepło, jest tu naprawdę dużo osób, a tak poza tym to wydaje mi się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. No tak, osób jest na tyle dużo, że wczoraj nie wszyscy nawet zostali wpuszczeni na eventa. Jak się to ma do fanów Twoich? Dużo osób spotykasz? Dużo rozdajesz autografów? Muszę powiedzieć, że było to mniej niż w Polsce, ale to raczej oczywiste, bo wiadomo, Polak w Warszawie będzie miał większe wsparcie niż tutaj. Czyli w Warszawie mówisz, że wsparcie było większe ze strony kibiców, a jak wyglądało to tutaj? No tutaj było mniej osób, które było zainteresowane jakimiś autografami. Dobra, to powiedz mi jeszcze to, o czym wspomniał Paranoid, właśnie Team Acer, czyli Twój nowy team. Jesteś zadowolony z dołączenia do niego? Jestem zadowolony, szczególnie, że mój menadżer jest moim znajomym, tak samo gracz Osho i Paranoid. Organizacja jest na najwyższym poziomie, więc jestem bardzo zadowolony. No to super. Jeszcze może jesteśmy 10 minut przed finałem. Jak Twoje oczekiwania? Kto wygra?
Trudno powiedzieć. Myślę, że MC 4-2, 4-3. A ty paranoid? Krótka ankieta? Wydaje mi się, że Puma wygra całe spotkanie, gdyż prezentował przez cały turniej dużo lepszą formę niż MC. I wygrał też nim ostatnio podczas tego amerykańskiego turnieju NASL, czy coś takiego. A, no dobra, to myślę, że możecie tutaj między sobą zakłady robić. Jakieś słowa na koniec, pozdrowienia może? Chciałem pozdrowić Gosię i tego takiego widzicie, może go nie widzicie, ale to taki palant za kamerą stoi, Mondragon, bardzo często do nas macha i rozśmiesza nas, chyba że jesteśmy nowami, a tak naprawdę to Mondragon jest nowym. A ja pozdrawiam wszystkich moich fanów. No dobra, w takim razie dziękujemy, zapraszamy jeszcze na chwilę Mondragona. Say hello to Polish community. Hello, a tu jest Noob. Dzięki. So are you.